Nowa era, zanim nadeszła, to reforma prawa. Ale wcale na tym nie poprzestał, bo kolejna kwestia to uzdrowienia. Chorzy znów zdrowi są bez wątpienia. Demony z cienia tutaj też wychodzą i poddają mu się, bo przyszedł z mocą. Ryby się proszą, przyjrzy się też chleba koszą. Uśmiech zdobywa też chodząc i głosząc. Robi porządek w świątyni, rzuca wyzwanie też posą. Elity mu proszą, wydarzeń bieg, ciało swoje rozrywa tak jak chleb. Rozlewa się kielich wina, wspijamy kości. Dźwięk. Dawna świątynia się rozpadła. Przestają istnieć stare obrzędy, bo pokonał śmierć i zmartwychwstał. To nowa droga, ale dokąd, którędy? Duch Święty, tchnienie pneuma, jego ciało przemienia się w kościół. Eklezja wtem posyła uczniów, mówiąc: bądźcie mym kościołem, idźcie przez świat. Kościół wsparty obietnicą krzyża, na ramionach człowieka zwanego skałą. Rozprzestrzenia się niesamowicie, Jeruzalem trochę się pozmieniało. Ej, teraz każda z rzeczy jest wspólna, nie nazywano ich już swoimi. Wszyscy wspólnie dzielili się chlebem, a teraz przyszłość, może spojrzymy. Bogowie zbezczeszczeni, imperium spalone. Kim są ci, co nie zginają kolan? Nie płacą pośrednikom, nie zdradzą imienia? Czyja to jest wola? Ukamienowanie Szczepana, wygnania i krzyżowania. Ofiary w Koloseum na pożarcie rzucona lwą trzoda pana. W ramach ekstremalnego sportu na samo wielkie prześladowanie. Tak do momentu, aż jeden z rzymskich królów ma inne zdanie. Chrześcijanie otrzymują nietykalność i nastaje koniec prześladowań. Ciało Jezusa staje się instytucją. Co było dalej, sam zobacz. Kolorowe witraże, żelazne dzwony i błogosławione krzyże, płomienie świec, wieczny ogień, a wśród nich i mniszek śpiew. Wychwalają święte imię, naśladują żywot świętych. Kapłani śluby milczenia świadomość, a to tylko fragmenty. Wejdźcie do klasztorów, nauczcie się postępować w obecności Boga. Wtedy niepotrzebny jest żaden celibat, bo duszę kształtuje sama wspólnota. Ziemia, która wydała Franciszka, matkę Teresę i brata Wawrzyńca. Narzędzia, które zaprowadzą pokój, a ich sukcesem jest wspólna modlitwa. Duch jest w powietrzu. Duch jest w powietrzu. Nastaje rewolucja Lutra, życie wiary w kilkudziesięciu punktach. Ej, jeden duch w kościele, nowy ruch, Biblia w każdym języku, aby każdy czytać mógł, a kapłaństwo wszystkich ludzi. Rewolucję w wierze może rozbudzić konflikty, rozłamy nieporozumienia, nowe denominacje i różne spojrzenia. Luteranie reformowani, bracia morawscy i metodyści, to zupełnie nowy świat, to nowe spojrzenie. Choć to jeszcze nie wszyscy, kwakrzy, a misze dbający o pokój, bardzo uczciwi, uprawiający ziemię. Oto dar prostoty i wolności, wspólna familia, lecz my olśnienie. Z ziaren śmierci nikt się tu nie spodziewał. Z żyznej gleby, z głębi wiary, z głębi duszy kościół nie umiera. Rodzi się nowy, żywy, mimo że jest ziom wciąż w stałym uścisku. Na styku powołania i niedoli Ducha Świętego i wielu ucisków. Podziemna kolej, kościół poza zasięgiem radarów i ukryty w mroku. Bez względu na pochodzenie daje schronienie, mobilizuje i niesie pokój. Wprawia w ruch lokomotywę wolności, robi to niepostrzeżenie. Czyn społeczny, wielkie poruszenie, w końcu nastało to uwolnienie. Wierzący ludzie głoszą Ewangelię, wszyscy ludzie wychodzą na ulicę. Tam gdzie wiara spotyka brutalność, prohibicję, wrogą koalicję. Misja dociera do wielu zakątków, Indie, Chiny, Stany, Afryka. A teraz posłuchajcie tutaj Jezusa, który wam mówi: ja was posyłam, więc idźcie. Idźcie, ja was posyłam, więc idźcie. Wojny światowe zaskakują kościół. Czy można pozostać sobie mówiąc ognia? Czy świat przetrwa holokaust? Giną miliony, masowa zbrodnia. Hej, czy wiara przetrwa? Duch Święty, powiedz, czy żyjesz wiecznie? Tak, przetrwał pośród płaczu i szeptów. Ale to nie koniec jeszcze. Wierzący kościół istnieje w ukryciu, a odwaga przyjdzie razem z wiarą. Nadejdzie przebudzenie, nadejdzie nowe, bo przecież on jest skałą. Wierzący kościół istnieje w ukryciu, a odwaga przyjdzie razem z wiarą. Nadejdzie przebudzenie, nadejdzie nowe, bo przecież on jest skałą. PZPR, Koris, Solidarność, protesty, transparenty i opór. Chcieliście rewolucji? To zobaczcie, jak lud Jezusa działa tu w oku. Cuda, znaki, objawienia, Biblię w sztruksowych okładkach. Młodzi, starzy są jak bracia, ale przeprawa nie była łatwa. Charyzmatycy, protestanci, katolicy, jeden duch, nie ma różnicy. Ja Paweł II i jego pragnienie to na świecie narodów połączenie. Ją w czodzie.
działa też w Korei znacznie. A wy tu na Ducha Świętego patrzcie, nie ma dla niego granic, on kruszy kajdany i przemierza oceany. Nie dajcie się zwieść zbytnie radości, nie da się znieść podziału słabości. Wy obstajecie przy swoim, a ja przy swoim. Właśnie taki stan tu gości. Wszyscy ludzie modlą się osobno, chrześcijanie modlą się osobno, klęczą przed jednym Bogiem, ale za nic w świecie nie chcą stać się wspólnotą. W kościele chcecie zapytać, jak przetrwać? Powiedz, kto cię napędza? Kto trzyma cię przy życiu i podtrzymuje bicie twego serca? Nawet gdy przeżywa cię ból czy plami grzech i doświadczasz wielu trosk, kto prowadzi cię ku lepszej przyszłości? Przyszłości, pytam cię, kto? Zawsze byli i nadal są tacy, ci, którym wcale nie zależy na sławie. Ci, co bronią sprawiedliwości, służą wciąż w dobrej sprawie. Nieugięci, ciągle w służbie, wspomagający bezradnych, przynosili im wytchnienie. Sierotom też nieśli wsparcie. Wyciągali z rozpaczy tych, którymi ten świat gardzi. Twardzi, życie ich miało sens, każdy z nich walczył. Powiedzieli Bogu, tak chodźmy o duszę walczyć. Bez nich fundamenty by się rozpadły. Nowe pokolenie, młodzi są w akcji. Nadają rytm, nie brak im pasji. Muzyka z przesłaniem i mądrość starszych. Czy wiecie, co się tu dzieje? I co się tu może jeszcze wydarzyć? Są chodzić od frontów do kościołów młodzi ludzie i nie znają granic. Sprawdź, teraz zobacz. Ja nie chcę tutaj być outsiderem w tym kościele. Chcę się czuć po prostu jak u siebie. Ty jesteś jednym z nas, uklęknij teraz i módl się tutaj. Kościół ma mieć drzwi ciągle otwarte, nikt tu nie musi pukać. Wszystkie domy, wszystkie osiedla, nikogo nie pomijać. Kochać zranionych, miłość im zanieść i razem się wciąż trzymać. Tak, tu